Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Kulturowe uwarunkowania wykonywania dekoracji roślinnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Kompozycja z języka łacińskiego to układ, założenie, oznaczające powiązanie elementów formalnych dzieła, tak aby tworzyły zgodną, spójną, harmonijną całość, pokrywającą się z intencją twórcy. Bardzo ważną rolę w kompozycji florystycznej odgrywają barwy i proporcje. Barwa należy do podstawowych elementów składowych kompozycji florystycznej. Za pomocą barwy można w kompozycji wyrazić temat, wywołać emocje, budować przestrzeń. Wszystkie elementy kompozycji wzajemnie wpływają na siebie. Działają wzmacniająco lub osłabiająco, przez co wywołują różne emocje u odbiorcy. W układach występuje współdziałanie formy, barwy i struktury. Są trzy główne barwy w najczystszej formie – żółta, czerwona, niebieska. Są one podstawowe w tym sensie, że żadnej z nich nie można otrzymać w wyniku wspólnego elementu z dwoma pozostałymi. Pomiędzy barwami podstawowymi w kole znajdują się barwy pochodne. Są to barwy pomarańczowa, zielona, fioletowa. Powstają one w wyniku zmieszania w równych częściach sąsiadujących barw podstawowych. Jeżeli połączy się barwy pierwszorzędne i drugorzędne, otrzyma się wówczas barwy trzeciego stopnia, które zajmują pozostałe miejsca w kole barw. Poza kolorystyką w kompozycji wykorzystuje się często pewne konstrukcje znane z geometrii, takie jak symetria czy złoty podział. Zasadę złotego podziału należy uprościć, mnożąc wymiary dzieła przez 618 tysięcznych. Z otrzymanych w ten sposób punktów rysuje się dwie prostopadłe linie. Złoty środek obrazu jest tam, gdzie się przetną. Przecięcia tych linii tworzą tak zwane punkty mocne. Elementy obrazu znajdujące się na linii złotego podziału będą łatwiej zauważalne. Złoty podział. Podział odcinka na dwie części, tak by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam jak całego odcinka do części dłuższej. Stosunek ten nazywa się złotą liczbą i oznacza się go grecką literą fi. Pod pojęciem proporcji należy rozumieć harmonijny stosunek wymiarów poszczególnych części wzajemnie do siebie i do całości. Za podstawę wzajemnych stosunków przyjęto złoty podział odcinka, wyrażony proporcjami. A przez B równa się B przez C lub 3 przez 5 równa się 5 przez 8. Pozwala to na wyliczenie proporcji w każdej kompozycji kwiatowej oraz obliczenie wysokości poszczególnych linii kompozycyjnych w stosunku do określonego naczynia. Na wazon przeznacza się zawsze 3 części, a na rośliny 5 części. Proporcja – harmonijny stosunek wymiarów poszczególnych części, wzajemnie do siebie i do całości. Stosowane warianty proporcji. Proporcja skierowana do góry, najbardziej popularna postawa człowieka i naturalny wzrost drzew, wyraża dynamikę dążenia roślin ku górze. Najczęściej spotykane formy to piramidy i wysokie bukiety, reprezentacyjna i statyczna. Proporcja skierowana do dołu. Kompozycje wiszą na ścianie, zwieszają się z sufitu lub stoją na podwyższeniu. Punkt wzrostu w większości kompozycji umieszczony jest w 1/3 wysokości liczonej od góry. Proporcja pozioma. Ważna dla horyzontalnych kompozycji do dekoracji stołów i innych niezbyt wysokich mebli. W proporcji ta największa wartość złotego podziału przypisana jest linii poziomej. Proporcja symetryczna. Występuje, gdy szerokość, wysokość i długość w kompozycji są takie same, na przykład w kuli. Należy zastosować wyjątkowo ciekawe materiały. Proporcja przekątna. Praktycznie w ogóle nie stosowana. Podkreśla na przykład krzywizny ściany lub schodów. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.